Hej, nas bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. No i dzisiaj gramy w Fishing Planet. Dobra. Jesteśmy obecnie w Kalifornii. No i jestem za trochę dorobić do 200 tysięcy. W skrócie. Dobra, jesteśmy. O, coś dostałem. Podnosimy flagę. No. I wędka na siotra leci tutaj. Nie chcę mi się tych podpórek tu rozstawić i tak dalej. Więc będę sobie na szczytówkę patrzył. I będę patrzył, czy mi pady przypadkiem nie wibruje. No. Więc w sumie planie może być, nie wiem, za kilka minut nawet. Więc może chyba nawet zrobię cięcie, bo to by było bezsensowne, jakby... O! Już jest jakaś ryba. Co to jest? Co to jest? Nie, duże chyba. Albo jednak? Dobra, 15 metrów. 13, 12. W ogóle to sorry, że długo odcinka nie było, ale byłem na wakacjach. W sumie jutro też jadę dalej. I to jak oglądać ten film, to będę w niedzielę chyba wieczorem. No. Teraz mam jej siotra. Oj! Nawet spoko, jeśli chodzi o kasę. A rzucamy i czekamy. W ogóle to zachęcam was do zostawienia suba i łapki w górę. No, to chyba tyle. O, a nie. O, coś się dzieje. Za późno. Dobra, zwijamy wędkę. No i rozkładamy lód poda. Dobra, to a nie ta wędka. Wędka na karpiec będzie ta.
Ojcze, dobra, kończy mi się tak, dobra. Zarzucimy. O, ale ścięło. Bo... No dobra, zmienię przynętę, no. No, no, no. Kukurydza? Dobra, groszek. Dobra. I w marker. No, to leci kolejna wędka. Ale teraz ta na jesiotra. I sakiewka ikry. Może kolejną wędkę zarzucę. O, branie. Jak to za wcześnie? Dobra, zwiniemy. Dobra. Tak niech będzie. Trochę. I czekamy. O. Dobra, teraz. Nie, ja w to nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę. Jak co tu będzie jeszcze z tego druga część? Z tego. Tylko że ja raczej chyba jutro wrzucę. W sobotę rano. Chyba. O, teraz mamy branie i... Bez ryby. Chyba drugą wędkę na karpia. Zarzucę. O, coś na jesiotra bierze. Dobra, tniemy. Dobra, mamy rybę. Mamy. Tak w ogóle powiem wam tyle, że ogólnie dźwięk tego filmu się zepsuł i muszę go dubbingować. I od razu zobaczę, kto wygrał mecz. Bayern Borussia. Remis to tak. No to tak słabo bym powiedział. Dobra. Ale teraz mamy jakąś rybę. Zobaczymy zaraz, czy wielka, czy malutka. Jeśli chodzi o jesiotra. Ale chyba wielka. Oj. To się tam jedzie za oknem. Oby się nie spięła ta ryba tylko. Oby nie. Dobra, 20 metrów. Nieco mniej. Piętnaście. Hmm.
Niecałe, no, około 10. O, już widać go. O Boże, znowu coś przycięło. No i mamy jesiodra. Ogólnie w trzecim życiu też złowiłem jesiodra, ale nie tak wielkiego. No i to jest ryba. A nie jakieś wzdręgi. A powiem wam, że takie ryby cieszą. I leci na miniaturkę. Dobra, zrzucimy jeszcze teraz tę wędkę na jesiodra i leci na podpórkę. No, to chyba zawsze rzucimy. Przerzucimy, ale sachaczek zmienimy. Może. Albo sadzanie to dodamy. Dobra, raczej haczyk zmienimy. No. Chyba no, na karpiowy 4-0 może, dobra. Dobra. No i leci ta wędka przede mnie. Ogólnie to jest wpół to. Nagrywam ten film o wpół do 12. Więc nie mogę się jakoś drzeć niesamowicie. Ale tam w programie to montaż pewnie sobie podgłośnie głos. Bo to nie brzmiało tak cicho. Chyba zaraz zarzucamy tą trzecią wędkę. Karpik idzie chyba. No w sumie nawet niezły. Obstawiam 8 kilo. No albo nieco mniej jeszcze. No coś chyba. Nie no, mniej niż 8. 8 to maks. 5 kilo prawie. Nawet ujdzie. No to ponownie. I czekamy na jakąś większą rybę. Coś się dzieje na karpiówce. Albo się działo. No teraz się napiję. Liptonak. No już dobre. Dobra. A teraz fajerwerki odpalimy. O kurczę, pytanie mam. No bo jednak nie dobra. Zrzucimy
Kolejną wędkę na karpia. O, i znikły fajerwerki, okej. Albo dobra, słuchajcie. Nie będzie się z wami żegnać. Oceniajcie, komentujcie i pamiętajcie, żeby... możecie zostawić lajka pod tym filmem, no i co? No i w sumie tyle, co wam chciałem powiedzieć. Kolejny odcinek jutro, albo w niedzielę wieczorem, nie wiem, dobra. No to siema.